Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Owocowych Wtorków. Moją dzisiejszą gościnią jest Ania Morawiec-Bartosik. Cześć Ania. Miło mi, cześć. Powiedz nam kilka słów o sobie, czym się zajmujesz zawodowo. Zajmuję się danymi. I to zajmuję się danymi w HR-ze, czyli danymi o ludziach, biznesem, finansami. Tak naprawdę łączę te wszystkie rzeczy i dbam o to, żeby firmy zarabiały, jednocześnie dbając o zdrowie, szczęście, zadowolenie pracowników, bo tylko dzięki temu zarabiają. I dzięki temu są w stanie wypłacać chociażby odpowiednio wysokie wynagrodzenia pracownikom. Więc łączę te dwie perspektywy. A teraz prowadzisz firmę HR Rebels, jeżeli dokładnie tak. Dobrze kojarzę, a wcześniej pracowałaś też w korporacji. Jeżeli mogłabyś też powiedzieć o tej zawodowej drodze, jak doszłaś do miejsca, w którym jesteś teraz? Zaczynało się od studiowania ekonomii, więc podstawa ekonomiczna mam i mocno na tym bazuje, faktycznie w mojej pracy HR-owca. Później pracowałam w firmie, która zajmuje się produkcją raportów płacowych, więc mocno poszłam w tą część wynagrodzeniową faktycznie. Później pracowałam w jednym z dużych banków w Polsce i tam wewnętrznie najpierw właśnie tworzyłam politykę płacową, siatkę płac, zajmowałam się właśnie tą częścią wynagrodzeniową. No a później zaczęłam tworzyć tam zespół najpierw raportujące, potem analityczno-raportujące. No i z tego miejsca właśnie przeszłam na swoje i zaczęłam tak naprawdę tworzyć taki zespół analityczno-raportowo-wynagrodzeniowo, szeroko pojęty HR-owy właśnie w ramach swojej organizacji, swojej firmy i teraz świadczymy usługi bardzo wielu różnym organizacjom, właśnie i takim mniejszym, trochę startupom, trochę właśnie czy branży IT, ale też wracamy czasem do korzeni, bo i dla bankowości, i dla dużych korporacji również świadczymy usługi i pomagamy im właśnie ułożyć ten HR, tylko właśnie w bardzo specyficzny sposób, czyli zawsze opierając się na danych, na faktach, a nie tylko na tych przekonaniach i intuicji, które bardzo mocno rzeczywiście rezonują w wielu HR-owych głowach nadal. Sponsorem podcastu jest firma Trafit. Czy wiesz, że 60% kandydatów nie kończy formularza aplikacji, bo jest zbyt skomplikowany lub za długi? W Trafit możesz stworzyć swój własny i pytać tylko o to, co dla Ciebie najważniejsze. Przetestuj przez 2 tygodnie za darmo, a potem skorzystaj ze zniżki 50% na pierwsze 3 miesiące. Więcej szczegółów znajdziesz pod adresem www.trafit.com/VIP. Czyli przekonania i intuicja w ogóle się nie przydaje? Przydaje się, absolutnie. Absolutnie się przydaje, ale wyobraź sobie sytuację, kiedy HR-owiec idzie do zarządu i mówi im, potrzebujemy 500 000 na to, żeby podnieść zaangażowanie pracowników. No i póki co wszystko jest okej, ale w momencie, kiedy zarząd pyta, no okej, ale co my z tego będziemy mieli? I ten HR-owiec odpowiada, no bo inne firmy tak robią, bo ci pracownicy będą zadowoleni, no będą szczęśliwi, na pewno przyniosą więcej do organizacji. No i ten zarząd pyta, no dobra, ale ile? No i ten HR nie potrafi odpowiedzieć i mówi, że no ale doświadczenie, intuicja, wszystko wskazuje na to, że będzie super, ale nie potrafię powiedzieć, jak bardzo super i za ile super. No i te zarządy w takich sytuacjach nie za bardzo chcą te 500 000 dawać, czy inne kwoty, o których mówimy, bo sama intuicja, samo przekonanie, samo doświadczenie no nie pomaga i nie wystarcza do tego, żeby przekonać zarządy, które jednak odpowiadają za wyniki finansowe firmy, do tego, żeby zainwestować pieniądze w coś, co nie wiedzą, w jaki sposób się zwróci. A co w drugą stronę, jeżeli mamy pracownika, który nie spełnia swoich KPI-ów, nie wypełnia, nie osiąga targetu, ale za to daje super wartość do organizacji, bo na przykład dba atmosferę w zespole, co w takiej sytuacji doradzasz? W takiej sytuacji doradzam sprawdzić, czy jest w dobrym miejscu po prostu w organizacji, bo często też jest tak, że mamy pracowników z bardzo dużym potencjałem, którzy po prostu nie pasują do miejsca, w którym są. Czasem to jest kwestia całej organizacji, a czasem to jest po prostu konkretnie kwestia tego stanowiska, które zajmują. I oczywiście, że to nie jest tak, że organizacja opiera się tylko i wyłącznie na rzeczach mierzalnych, wynikach finansowych, bo prawda jest taka, że atmosfera i to, w jaki sposób tym pracownikom pozostałym się pracuje, no jest wymieniane jako jedno z najważniejszych elementów, które trzymają tych pracowników w firmach. Więc to jest absolutnie nie do przecenienia. Warto dbać również o tą część związaną z atmosferą, zaangażowaniem, no bo
na logikę nawet rzecz biorąc, pracownik, który jest niezadowolony ze swojej pracy, ma złą atmosferę, nie chce mu się przychodzić do pracy, nie będzie efektywny w swojej robocie po prostu. Nie będzie firma zarabiała na jego pracy. A w drugą stronę pracownik, który jest zadowolony, faktycznie ma dobrą atmosferę, myśli o tej pracy pozytywnie, wiecie, w niedzielę wieczorem po prostu nie myśli sobie już, o Boże, zaraz jest poniedziałek, trzeba wrócić do pracy. Jest szansa, bo to nie jest jednoznaczne od razu, ale jest szansa, że on będzie efektywny i będzie przynosił firmie korzyści. Więc to nie jest takie całkowicie zero-jedynkowe, więc ta intuicja, logika, te przekonania i doświadczenia bardzo się przydają w interpretacji tych danych. Cieszę się, że o tym mówisz, że nie tylko rozum, ale i serce też, też ma znaczenie. Inaczej nie dałoby się być HR-owcem. Dokładnie tak. A powiedziałaś też trochę o tym, jak rozmawiać z zarządami. Ja potwierdzam, że dla nich fakty są często istotne i konkretne, mierzalne wskaźniki. A w drugą stronę, jak rozmawiać z pracownikami? Bo często jest tak, że w drugą stronę zarząd ma do zaprezentowania jakieś bardzo skomplikowane cyfry, jakieś EBIDy, których często szeregowi pracownicy po prostu nie rozumieją. Jak tłumaczyć te skomplikowane wskaźniki szeregowym pracownikom? Prostym językiem. Bo my też często wychodzimy z założenia, jako zarządzający firmami, właśnie jako menedżerowie, jako HR-owcy, że pracownicy nie rozumieją wielu rzeczy. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli spróbujemy im wyjaśnić i jeśli jeszcze będziemy im wyjaśniać rzeczy, które ostatecznie no, wpływają bardzo mocno na ich życie, no bo chociażby na wynagrodzenie wpływają te bity i inne różne skomplikowane skróty, to pracownikom zależy na tym, żeby to zrozumieć. Więc jeżeli nam zależy na tym, żeby dotrzeć do pracowników, wystarczy stosować prosty język, mówić po prostu w sposób dostępny, tłumaczyć, jak wynik EBITDA wpływa, chociażby, nie wiem, na wysokość premii, bo dzięki temu, że lepszy wynik ma firma, to może możemy dać większe premie, mniejsze premie czasem się zdarzają i w ten sposób możemy to pracownikom tłumaczyć. Łącznie z tym, że jeżeli teraz mamy rok, po którym spodziewamy się raczej gorszych wyników finansowych, tak, no bo idzie kryzys, trudna sytuacja ekonomiczna jest, to ponownie pracownikom da się wytłumaczyć, że z powodu gorszych wyników finansowych będą trochę gorsze premie, niższe premie, ale firmy nadal są w stanie współpracować z tymi pracownikami, są w stanie ich nawet czasem zlojalizować, zatrzymać, tłumacząc w bardzo otwarty sposób, że no, wyniki są gorsze, sytuacja jest trudniejsza, nie panujemy trochę nad tym w tej chwili, ale jesteśmy w stanie wam powiedzieć, że jeżeli za jakiś czas mamy taki plan naprawczy, planujemy tak działać w tej sytuacji, która nas jakby ogranicza mocno, to będziemy w stanie po prostu za jakiś czas z nawiązką oddać wam to, na co liczyliście, a czego w tej chwili nie jesteśmy w stanie wam dać. Więc w takim partnerskim podejściu do pracowników jesteśmy w stanie naprawdę wszystko im wyjaśnić. I jeśli oni nam zaufają i zauważą, że faktycznie dbamy o to, żeby no, ich poziom życia nie spadał, to im będzie zależało na tym, żeby nas rozumieć i będzie im zależało na tym, żeby nas wspierać jako firmy nawet, tak? Jako organizacje, które no, często są dla nich takie trochę bez twarzy, bezimienne, żeby oni rozumieli, że to nie jest tak, że ta firma, nie wiem, obcina premię, bo po prostu nagle stwierdza, że nie będzie się z nami dzielić, tak? Że nas oszukuje, bo też mamy bardzo często takie podejście w tej naszej szerokości geograficznej, że jeżeli gdzieś z kimś pracujemy, ktoś zarabia na naszej pracy, no to na pewno nie chce się dzielić tymi pieniędzmi. Mhm. Więc ta otwartość, ten prosty język są niesamowicie ważne. Pracownikom na tym również zależy. Właśnie wspominałaś o tym utrzymaniu poziomu życia. Mamy do czynienia teraz z bardzo wysoką inflacją i firmy nie nadążają nad nią. Mimo, że mówią o podwyżkach inflacyjnych, no to najczęściej jest tak, że one nie dorównują teraz tym wskaźnikom. A nawet jeżeli ten rok poprzedni był dobry, no to z lęku przed tym, co nadchodzi, co nieznane, firmy też boją się właśnie wypłacać jakieś wysokie premie. Jak to byś wytłumaczyła takim właśnie szeregowym pracownikom, żeby nie czuli się, że o, firma ma takie wyniki, dlaczego mi nic z tego nie przypadnie. To dosyć prosty sposób znowu jest na wytłumaczenie tego. Tu akurat sięgam znowu do ekonomii, do całej kwestii, która jest nazywana spiralą płacowo-cenową. Czyli jeżeli sobie wyobrażamy, że no my kupujemy, płacimy chociażby za prąd. Jeżeli pracownicy, którzy pracują przy produkcji przesyle prądu, będą chcieli wyższe wynagrodzenia, o załóżmy te 17%, o które urosły ich koszty życia, no to ten prąd, który będziemy kupowali, jego produkcja znowu będzie droższa i znowu będziemy musieli o następne 17% płacić więcej za ten prąd. Więc i tak będzie przy każdych produktach i usługach,
jeżeli ta presja płacowa ostatecznie przeniesie się na wyższe wynagrodzenia, to i koszty naszego życia będą rosły. I w momencie, kiedy firmy nie blokują tych podwyżek inflacyjnych, kiedy chcą dawać te podwyżki, czy chciałyby, bo rzeczywiście firmy w Polsce są dosyć odpowiedzialne społecznie, ekonomicznie i blokują, nie starają się nie dawać tak wysokich podwyżek, bo tak wysokie podwyżki po prostu doprowadziłyby do hiperinflacji. Czyli w którymś momencie te podwyżki i tak nie byłyby w stanie nadążyć za wzrostami cen. Bo jeśli firma daje podwyżki swoim pracownikom, daje bardzo wysokie te podwyżki, no bo nie ukrywajmy, 17% to jest bardzo wysoka podwyżka już, tak? A nie wiadomo, czy na tej skali się zatrzymamy. Ostatecznie ten wzrost kosztów produkcji, czy produktów, czy wytwarzania naszych usług, no musimy przenieść na tego naszego klienta ostatecznego, bo firma niekoniecznie jest w stanie pokryć te koszty dodatkowe. Nie? Więc ten klient ostateczny zaczyna płacić więcej i znowu ten klient ostateczny będzie oczekiwał u siebie w swojej pracy równie wysokiej podwyżki. Więc jest to bardzo niebezpieczny mechanizm, który może nas doprowadzić rzeczywiście do hiperinflacji, do sytuacji, no, które już kiedyś mieliśmy w Polsce, których nie chcemy absolutnie powtarzać. Trzycyfrowej chociażby inflacji, czy nawet takiej przekraczającej 20-25%, no to oznacza utratę tak naprawdę wartości 1/4 naszych zasobów w ciągu roku. Więc no, podwyżka inflacyjna jest rzeczą bardzo groźną, bardzo niebezpieczną. I w ramach takiej ciekawostki zwróć uwagę na to, że w momencie, kiedy mieliśmy deflację, czyli kiedy ceny spadały, podwyżki inflacyjne nadal były wzrostem pensji, a nie spadkiem. Więc ta podwyżka inflacyjna to taki twór, który w ogóle od lat już nie miał związku z inflacją tak naprawdę. Okay, przez chwilę, kiedy to było 3-4% inflacji, to okej, rzeczywiście było logiczne. Natomiast przy deflacji i teraz przy tej bardzo wysokiej inflacji, no nie jesteśmy w stanie tak naprawdę działać zgodnie z inflacją. Jakby ekonomia sobie troszeczkę hamuje, bo konsekwencje tego po prostu byłyby no bardzo bolesne dla całego społeczeństwa. Okej. A co doradzasz zarządom? Jakimi wskaźnikami warto się dzielić z pracownikami? Czy pokazywać wszystko transparentnie? Czy może coś wybierać? Jakie są takie top wskaźniki, które byś poleciła do udostępniania wszystkim? Tu zawsze jest hasło, to zależy. Bo to bardzo zależy od tego, jakie mamy cele jako organizacja. I wybieranie wskaźników niekoniecznie oznacza brak transparentności. I z kolei przekazywanie wszystkich sprawiałoby właśnie utratę transparentności, bo jakby pracownicy nie do końca wiedzieliby, na co patrzeć. Wprowadziłoby to zamieszanie, nie do końca byśmy wiedzieli, jak interpretować te dane. Więc prawda jest taka, tak jak HR-owcy powinni wybierać 3-4, maksymalnie tak naprawdę 10 wskaźników, które prezentują zarządowi, żeby pokazywać na bieżąco, jak wygląda kondycja firmy, co się w tej firmie dzieje. Taki zarząd powinien wybierać kilka takich najważniejszych, pokazujących te zmiany i sytuację firmy i to, co się dzieje i jakby uzasadniające swoje decyzje i kierunki w ogóle, kierunki decyzji, które podejmuje zarząd, to powinien wybierać kilka takich najważniejszych, które po prostu uzasadniają decyzje podejmowane przez zarząd. Jakie byś w każdej wybrała? Firmie takie najważniejsze? najważniejsze, jakie bym wybrała. Pewnie myślałabym o rotacji, chociaż rotacja teraz w momencie, kiedy faktycznie mamy to spowolnienie trochę gospodarcze, może nie być już naszym top wskaźnikiem, tak jak była teraz przez długi czas, w momencie, kiedy mieliśmy dosyć agresywny rynek pracy. Więc pewnie byśmy myśleli o retencji, czyli wskaźniku jakby utrzymania naszych kadr, wskaźniku stałości tej wiedzy, która u nas zostaje. Więc pewnie o retencji bym myślała. Myślałabym na pewno o poziomie, o benchmarku płacowym. Czyli tak naprawdę porównaniu naszych wynagrodzeń realnie wypłaconych w firmie do poziomu rynkowego. Poziom rynkowy można na bardzo wiele sposobów określać, natomiast jednym z nich chociażby jest korzystanie z profesjonalnych raportów płacowych, bo tutaj jest bardzo ciekawa rzecz. Pracownicy bardzo często wychodzą z założenia, nieważne jaką wysokość nominalną płacy mają, że ona jest za niska. I ciekawostka, słuchajcie, jest taka, że częściej to przekonanie o niesprawiedliwości płac mają osoby z wyższym wynagrodzeniem niż te osoby z niższym. I gdyby ci HR-owcy i te zarządy były skłonne pokazywać tym pracownikom ten stosunek ich rzeczywistego wynagrodzenia do tego punktu odniesienia dla nich, no bo to nie jest jakaś jedna wartość typu, nie wiem, płaca minimalna czy średnia krajowa, tylko wynagrodzenie, które wypłaca się za podobną pracę na podobnych stanowiskach, no nagle by się okazało, że tak naprawdę ci ludzie nie mają podstaw do uważania w większości przypadków, że są niesprawiedliwie wynagradzani. A tam, gdzie te podstawy by były, no byłyby też dosyć szybkie rozmowy na temat tego, czy te podwyżki powinny mieć miejsce, nie? Czyli ci pracownicy rzeczywiście spełniają te oczekiwania, faktycznie pracują dobrze na tych stanowiskach i powinni zarabiać tyle,
ile wskazuje rynek, ale z drugiej strony też zobaczyłaby duża grupa pracowników, że oni są przepłacani, tak, i dostają więcej niż powinni, więc to jest akurat bardzo ciekawy wskaźnik na te trudne czasy, o którym warto rozmawiać z pracownikami, ale też, żeby o nim rozmawiać, no trzeba mieć pewną wiedzę i umiejętności w ogóle rozmowy o wynagrodzeniach, a to jest cały czas temat tabu w naszym kręgu kulturowym jednak. Niestety tak. A jakie raporty płacowe polecasz, które są rzetelne? Tu znowu zależy od tego, w jakiej branży jesteśmy. Bo żeby wybrać dobry raport płacowy, warto wziąć firmę, która faktycznie zbiera dane płacowe dla całej organizacji z organizacji, nie z rynku, nie z rekrutacji. I ważne jest to, żeby w takim raporcie płacowym, do którego chcemy się porównać, była nasza konkurencja, ale nie o klienta, a właśnie o pracownika. Czyli nawet niekoniecznie nasze branżowe by nas interesowały, tylko te, w których wzięły udział firmy, z którymi faktycznie o tych pracowników walczymy. A jesteś w stanie wskazać kilka takich rzetelnych raportów płacowych, tak nawet z nazwy, bo myślę, że to może też pomóc wielu naszym odbiorcom wybrać taki rzetelny. Jasne, no to z kilku takich najbardziej popularnych mamy chociażby właśnie Mercera, czy Korn Ferry Hay Group, mamy Sedlaka, mamy Mana HR i zaraz na pewno oberwę, że niektóre pominęłam, ale w takim razie mam dobrą podpowiedź, bo wszystkie te raporty są wymienione w badaniu analityki HR. Tam mamy takie... Może od początku zaczynając, o badaniu analityki HR. Mamy takie coroczne badanie, to już jest czwarta edycja, gdzie sprawdzamy, jakie praktyki stosują HR-owcy, jeżeli chodzi o korzystanie z liczb i danych. I mamy tam sekcję właśnie związaną z wynagrodzeniami. Mamy tam sekcję, gdzie pytamy chociażby o to, czy firmy ujawniają widełki płacowe, czy mówią o tym, jakie stawki można zarabiać na różnych stanowiskach, czy do kandydatów, czy do pracowników. I również pytamy tam o to, czy firmy korzystają z raportów płacowych. I tam pytamy konkretnie o tą listę. Ta lista jest dosyć długa i na pewno nie wymieniłam wszystkich, więc od razu przepraszam tych pominiętych. Są na pewno na tej liście. Tam również wymieniamy takie kilka najbardziej popularnych i częściej kojarzonych raportów rekrutacyjnych, czyli te, które z kolei zbierają tylko i wyłącznie informacje o tym, po ile w danym roku, czy w danym jakimś okresie, który badają te raporty, pracownicy zdecydowali się zmienić pracę. Więc to jest bardzo wąski wycinek rynku pracy i bardzo wąski wycinek stawek, który może być interesujący dla niektórych firm, w których właśnie z kolei jest bardzo zacięta walka o te talenty i faktycznie no, mocno wymieniają się ci pracownicy z konkurencją. A jak działają takie raporty? Płacisz za całość, czy wybierasz sobie jakiś odcinek branży, który cię interesuje? W tych raportach rekrutacyjnych to zwykle jest tak, że one są bezpłatnie dostępne, ale też w związku z tym bardzo ważne jest to, żeby patrzeć na to, w jaki sposób były liczone te dane, jaka tam jest metodologia, czy te dane z raportów rekrutacyjnych, czyli głównie agencji rekrutacyjnych, czy one zbierają informacje o oczekiwaniach płacowych kandydatów, czy może zbierają informacje o tym, za ile ci kandydaci zostali zatrudnieni, albo może kwestie z ogłoszeń tych pracodawców, czy też oczekiwań, za ile chciałyby firmy zatrudnić, bo to są trzy zupełnie różne stawki, zupełnie różne oczekiwania. Te raporty zwykle są bezpłatne i faktycznie trzeba sprawdzać po prostu, czy to jest ta grupa i ten sposób badania, który nas interesuje. Natomiast jeśli chodzi o raporty płacowe, te profesjonalne, one w większości przypadków są płatne. Ewentualnie czasem bywa tak, że można otrzymać bezpłatny raport pod warunkiem podzielenia się danymi swoimi. No bo tu znowu, tak jak w naszym badaniu analityki HR, cały raport oparty jest o odpowiedzi zebrane z różnych firm. Bez tych odpowiedzi nie ma raportu. Dokładnie tak samo działa to w tych raportach płacowych, profesjonalnych. Faktycznie firma zbiera dane płacowe z systemów kadrowo-płacowych klientów, no a potem na tej podstawie przedstawia im statystyki. No bo rzeczywiście ta informacja, kto ile zarabia, jest no jedną z najbardziej strzeżonych, jedną z informacji, która stanowi o przewadze konkurencyjnej firm tak naprawdę. Więc one są dostępne tylko jako statystyki i tu tak naprawdę też zahaczamy trochę o te wątki związane z brakiem chęci do opublikowania widełek płacowych we wszystkich ogłoszeniach tak po prostu od razu. Trudny temat. Dokładnie tak. Naszym gościem był Lech Wikaryjczyk z No Fluff Jobs, portalu, na którym widełki wynagrodzeń są obowiązkowe. Więc ja oczywiście z perspektywy kandydata widzę dużo plusów tego, ale też rozumiem drugą stronę, że te obawy są. Właśnie z czego wynikają te obawy pracodawców, żeby nie ujawniać wynagrodzeń? To też jest jeden z elementów, który badamy w badaniu analityki HR.
To też jest element, który już w zeszłym roku badaliśmy, więc też na stronie, od razu powiem, policz.hr.pl, gdzie można wziąć udział w czwartej edycji badania, można też pobrać raport z trzeciej edycji i tam można sprawdzić, dlaczego firmy nie publikują. I najbardziej niepokojącą informacją jest to, że jeżeli dobrze pamiętam, gdzieś między 30 a 40% firm, które nie publikuje, mówi, że nie robi tego z powodu nieuporządkowanych albo braku na przykład widełek płacowych. Mhm. Czyli to są firmy, które jeszcze nie do końca usiadły nad tym zadaniem, przynajmniej w zeszłym roku. Mam nadzieję, że w tym roku będzie dużo lepiej, dużo lepsze to wynik, że ta statystyka nam znacząco spadnie, bo to oznacza, że to są firmy, które na razie jeszcze nie uporządkowały tak naprawdę u siebie tych wynagrodzeń. To często jest przypadek firm, które rosły i na początku faktycznie no, nie miały potrzeby w przypadku, nie wiem, zatrudniania kilkunastu, kilkudziesięciu osób, porządkowania tego. Gdzieś to była kwestia negocjacji między kandydatem a menedżerem, a budżetem HR-owym. No i uporządkowanie tych widełek od takiego momentu no, jest potem dużym wyzwaniem, no bo mamy pewne rozbieżności, musimy jakoś uporządkować, stwierdzić, kto w jakim zakresie powinien być wynagradzany, tak? Gdzie jest przepłacany ktoś, gdzie jest niedopłacany, bo takie były, bo to była kwestia, tak jak mówię, no, negocjacji dwuosobowych, ewentualnie z budżetem, a nie z pewnymi wytycznymi. Nie? I to jest ta największa część obaw firm. Natomiast oczywiście pojawiają się też głosy na temat tego, że będzie to presja płacowa, tak? Że pracownicy stwierdzą, że jeżeli ujawnimy widełki, które wynoszą, nie wiem, od 5 do 7 tysięcy, to wszyscy będą chcieli zarabiać 7 tysięcy, mimo że na przykład umiejętności na te 7 tysięcy niekoniecznie mają. Z drugiej strony też jest obawa taka, to akurat nie z badania wyniknęło, a bardziej z jakichś takich moich rozmów i obserwacji, że w momencie, kiedy my publikujemy na przykład ogłoszenie na specjalistę do czegoś i mówimy, że te widełki są na przykład 5 do 7, zupełnie zgaduję kwoty, żeby nie było, że je znam. Ja nie zapamiętuję liczb, żeby było ciekawie, bo że liczbami się zajmuję. Tak. I firma na przykład stwierdza, że no szuka specjalisty, ale byłaby skłonna zatrudnić eksperta. Nawet za, nie wiem, 10, 15 czy tam 12, no może przesadzam, ale jakby powyżej tych widełek, ale sam fakt opublikowania kwoty 5 do 7 sprawi, że ci eksperci, których firma mogłaby rozważyć za wyższą kwotę, nie zgłoszą się z tego powodu, że zobaczą zbyt niską kwotę. No i ważne też jest to, że jednak wynagrodzenie zasadnicze, a o takim zwykle mowa w widełkach, to nie wszystko. No są firmy, które potrafią nawet i miesięcznie, czy kwartalnie, najrzadziej rocznie dopłacać kilka dodatkowych pensji w formie zmiennego wynagrodzenia. Są różne dodatki, które też nie są brane pod uwagę właśnie w tym miesięcznym przelewie na konto. Więc tutaj jest dużo takich elementów, które mogą sprawić faktycznie. No i nadal mamy pewien obawę biznesu po prostu na to, jak zareaguje rynek. Bo rynek jeszcze nie jest wyedukowany, no chociażby w kwestii, wiecie, wiesz, odróżniania brutto netto. Zauważyłam, że to jest kłopot. Matura i to bzdura chyba był taki jeden z odcinków właśnie, który mówił tak o tym. Tak, był. Chociaż rzeczywiście na lekkie usprawiedliwienie tego, że brutto netto nie odróżniają młodzi ludzie, jest kwestia braku podatków do chyba 26 roku życia. Okay. To w pewien sposób tłumaczy brak rozróżnienia, ale to wprowadza kolejną ciekawostkę. W wieku 26 lat ci ludzie nagle boleśnie się przekonują, czym są podatki. I kogo obwiniają za swoją niższą pensję nagle? No na pewno nie podatki. To na pewno pracodawca ich oszukał, więc każde rozwiązanie, i to jest właśnie świetny dowód na to, tak, te podatki, każde rozwiązanie, które wydaje się być dobre dla pracowników, dla społeczeństwa, może w którymś momencie okazać się niekoniecznie korzystne na długą metę. Że brutto to i netto to jedno, ale jest jeszcze koszt wynagrodzenia i tutaj chyba świadomość rynku i kandydatów bliska jest... Bliska zeru, dokładnie. Myślę. Bliska zeru, chyba że mówimy o kontraktach B2B. No i przewrotnie cały wielki projekt zwany ładem, już nie wiem jakim ostatecznie, który został w zeszłym roku wprowadzony, bo ta nazwa się zmieniała wielokrotnie, który zmienił sposób rozliczania składki zdrowotnej, uświadomił część ludzi, że po pierwsze brutto z netto rzeczywiście niekoniecznie to jest to samo i że to, co podpisaliśmy na umowie o pracę, ta kwota nie trafia do nas na konto, to nie jest wina pracodawcy. Nie? Tylko, że rzeczywiście tutaj jest jeszcze jakaś trzecia strona, która część tych środków zabiera i tutaj ten ład trochę minimalnie tą świadomość zaczął budować, ale rzeczywiście najbardziej uświadomionymi osobami są ci, którzy są na kontraktach, na B2B, no bo oni faktycznie dostają całe te pieniądze, które są kosztem pracodawcy i to oni muszą fizycznie oddać państwu i ZUS-owi, Urzędowi Skarbowemu i ZUS-owi składki i podatki i wtedy czują, jak to wygląda, tak, że no bo człowiek na umowie o pracy nie ma świadomości, że tyle, co dostaje na konto, to drugie tyle w przypadku pierwszego progu podatkowego,
pierwszego, jeszcze mamy drugi, tak? Że drugie tyle trafia tak naprawdę no, na część, na jego konta teoretycznie w ZUS-ie, na część trafia w formie daniny do państwa po prostu. Mm. Dokładnie tak. A wracając jeszcze do tego porządku w wynagrodzeniach, jeżeli masz firmę, która przychodzi do ciebie i mówi właśnie, mamy w tym bałagan, chcemy to uporządkować, jak się najlepiej do tego zabrać? Najlepiej od samego początku i od samych podstaw. I to jest często rzecz, z którą siadam z klientami, nawet jeżeli ta firma już ma pewne podstawy i myśli, że ma poukładane, ma widełki pewne, to zwykle wracamy do samego początku i sprawdzamy, czy w ogóle potrafimy i czy dobrze porównujemy wartość różnych stanowisk. Czyli sprawdzamy sobie tak naprawdę, czy na przykład specjalista w marketingu, jak i wartość jego pracy dla firmy i jego wpływ na wynik finansowy firmy, no bo to jest jeden ze sposobów określenia wartości pracy, jak ten specjalista w marketingu ma się na przykład do jakiegoś programisty. No bo to jest kwestia, może i to są jest dwóch specjalistów, niby w nazwie stanowiska jest podobnie, ale to może być bardzo różnie w zależności od tego, jaki na przykład profil to jest firmy. Mhm. I rzeczywiście najczęściej nad tym siadamy. Czasem jest tak, że faktycznie firma jest w stanie na początek sama to przejść, przeprocesować, ustalić, uporządkować, a czasem faktycznie ja już w tym procesie biorę udział, no bo bez dobrej podstawy i dobrego stwierdzenia, że wiemy, kto czym się zajmuje, jakie stanowisko, bo to jest najważniejsze w ustaleniu widełek. Nie rozmawiamy o pracownikach, rozmawiamy o stanowiskach zawsze. Mhm. I to ustalenie, kto jaką wartość może wygenerować na danym stanowisku, dopiero jest dobrą podstawą, żeby na tym zbudować siatkę płac, widełki i sprawiedliwe wynagrodzenia. Mhm. A jeżeli chodzi o wyznaczanie celów takich też finansowych, czyli targetów na przykład sprzedażowych, bądź przy innych stanowiskach, które realnie utrzymują swoją działalnością firmę, czy jest taki jakiś uniwersalny przelicznik, ile razy, nie wiem, wynagrodzenie, koszt wynagrodzenia? Nie ma przeliczników, bo tu znowu każda sytuacja jest inna, każda firma jest inna, każde okoliczności są inne, chociażby kwestia prosperity bądź kryzysu, no to znacząco zmienia sytuację, więc to jest kwestia znowu doświadczenia bardzo dużego menedżerów, którzy no, muszą potrafić ocenić, ile mogą zapłacić w formie wynagrodzenia, premii, dodatków różnych za konkretną pracę, konkretnej wartości, którą pracownik jest w stanie przenieść. No bo ostateczną ocenę tego podnosi tak naprawdę, no to jakby ostateczną ocenę wydaje, no nie wiem, to złe słowo jest. Nie umiem chyba lepszego na razie znaleźć. Inwestuje? Decyzję tutaj podejmuje menedżer, tak? No bo HR swoimi wytycznymi, widełkami daje pewne ramy, w których należy się poruszać, w których warto się poruszać, ale musimy pamiętać, że kilka procent pracowników zupełnie przekracza oczekiwania, jakie mamy w stosunku do nich na danym stanowisku, robi dużo więcej i nie ma problemu, żeby tacy pracownicy na przykład zarabiali powyżej widełek. Wiadomo, inne pytanie jest takie, czy oni są na dobrym stanowisku, może powinni być gdzieś wyżej, gdzieś indziej robić więcej, bo mają większy potencjał, ale to też jest ważne, że mając widełki płacowe, tak 100% pracowników nie musimy wcisnąć w nie na siłę. Mhm. Okej. Okay. Od jakiej wielkości organizacji warto myśleć o takiej głębszej analityce, właśnie uporządkowaniu tego wszystkiego? To jest zawsze dobre pytanie, bo wielu HR-owców myśli, że dane, porządkowanie, wskaźniki, jakieś właśnie polityki, regulaminy, widełki, to jest taka rzecz dla firm no przynajmniej 200-500 osobowych. Natomiast prawda jest taka, że im wcześniej zaczniemy, tym łatwiej nam będzie to zrobić. Mhm. Oczywiście w przypadku małych firm, nie wiem, 10, kilkanaście osób, może to być jeszcze rzeczywiście za wcześnie, ale w momencie, kiedy sięgamy gdzieś 50, to już jest ten moment, kiedy fajnie zrobić pierwsze kroki, pomyśleć już o jakichś pierwszych regulacjach, pierwszych właśnie danych, które chcemy zbierać, które chcemy monitorować, bo wtedy jeszcze jesteśmy w stanie sobie tak naprawdę no, testować, sprawdzać i wtedy jesteśmy w stanie też przełożyć te wszystkie wyniki na bardzo konkretne doświadczenia, które widzimy w firmie, bardzo konkretne zdarzenia, no bo przy gdzieś tam do 50 osób jeszcze możemy założyć, że ten HR-owiec czy ten analityk, który liczy, mierzy tą firmę, gdzieś jeszcze zna tą organizację całkiem dobrze. Więc wydaje mi się, że taki próg, w którym warto się zastanawiać, to jest 50, może gdzieś troszeczkę mniej, gdzie już się zastanawiamy, w które działania, w które kroki warto po prostu inwestować, w jakiej kolejności. Okej. Okay. A jaki jest poziom analityki HR w polskich firmach? Różny, bo mamy dużo takich firm, które, czy nawet firm, no HR-owców mamy dużo takich, którzy wychodzą z założenia takiego zero-jedynkowego, że albo potrafię zmierzyć wszystko i wtedy mogę mierzyć wszystko,
Albo jak nie potrafię, to mnie nie mierzy niczego. Więc mamy troszeczkę takie skrajności na rynku i mamy firmy, które no daleko poszły już z tą analityką, faktycznie zatrudniają w tej części HR-owej BI-owców, analityków, no jakby profesjonalne osoby, które techniczną analizą się zajmują i korzystają bardzo mocno z tej wiedzy technicznej i wdrażają do HR-u tak naprawdę tą technologię. A mamy też takie firmy, które tak naprawdę jeszcze trochę się sprawdzają z tymi liczbami, trochę się zastanawiają, trochę się też obawiają i tą obawę rozumiem, bo w momencie, kiedy pierwszy raz przyniesiemy na zarząd dane, jakieś konkretne wnioski, wyniki, obliczenia, to zarząd będzie chciał od nas więcej. No i to jest normalne, tak? No, jeżeli dostarczymy coś dobrego, to chcą więcej dobrego. I też mam trochę wrażenie, że część firm i część HR-owców trochę jeszcze ma opór i taką blokadę przed spróbowaniem tej pracy z danymi. No bo jak zaczną, to nie będzie potem po prostu już oddechu. A to też nie jest tak, bo naprawdę można dozować. A wspominałaś trochę o tym waszym badaniu. Powiedz troszkę więcej, co tam badacie. Do 24 lutego, dobrze przeczytałam? Można tak. Jeszcze się wypowiedzieć? Tak, do 24 lutego. To trochę jest, ten udział w ogóle w tym badaniu, to jest trochę taki mini audyt tego HR-u, bo też często dostaję od naszych respondentów takie głosy, że w sumie samo przejście przez te pytanie to jest trochę taka wishlista, co by można było robić w tym HR-ze, bo z takich konkretnych rzeczy, na przykład mamy tam 53 wskaźniki, i pytamy tak naprawdę firmy, czy mierzą z danych obszarów, bo to nawet obszary wskaźników są, może nazwijmy to tak. I pytamy, czy z danych obszarów po prostu firmy coś mierzą. No i mamy takie 53 wskaźniki, które sprawdzamy właśnie w jakiej skali, czy te organizacje nasze, duże, małe, różne branże, jak to mierzą. Ale poza tym pytamy o bardzo dużo różnych rzeczy, bo pytamy tak naprawdę o plany związane z tym rokiem, tak, z tym kryzysem bądź nie kryzysem, tymi zawirowaniami, które mamy, no bo cały czas jeszcze tak naprawdę sytuacja może się w różne strony rozwinąć, więc pytamy o plany, czy firmy planują właśnie, czy zwolnienia, czy zamrożenia rekrutacji, czy może podwyżki, może obniżki, czy planują publikować właśnie widełki płacowe, czy planują nad polityką właśnie wynagradzania jakoś siadać. Pytamy o kwestie związane z rekrutacją, chociażby pytamy, czy firmy są otwarte na nowe sposoby aplikacji, czy tylko CV, czy może w ogóle da się aplikować do firm nie używając CV. Więc jakby też trochę sprawdzamy takie trendy szersze niż same dane. No i co tam mamy poza rekrutacją, bo mówiłam o wynagrodzeniach, mówiłam o rekrutacji i tak naprawdę o takiej części strategicznej planów i chociażby z tych planów z zeszłego roku wiemy, że firmy mówią głośno i na konferencjach wszystkich i w wielu artykułach, że employee experience jest ważny, że candidate experience jest ważny, a prawda jest taka, że w badaniu zeszłorocznym się okazało, że ledwie 15% firm realnie stawia to wśród swoich top 3 w ogóle tematów na nadchodzący rok, więc to też będziemy w tym roku weryfikować. Mamy kwestie oczywiście szkoleń, digitalizacji kadrowo-płacowej, mamy kwestie employer brandingu, boardingów różnych, onboardingów, offboardingów, reboardingów, preboardingów, ich jest sporo, nie wiem znowu, czy wszystkie wymieniłam. I chyba sekcji też, tak myślę, nie wszystkie wymieniłam, bo ich tak naprawdę mamy chyba z 8 takich głównych obszarów HR-owych, które badamy. Natomiast no warto wejść sobie właśnie na polichhr.pl do tego 24 lutego, bo ważne jest też to, że wszyscy uczestnicy badania, poza tym, że zrobią sobie ten mini audyt, przechodząc przez całą ankietę, dostaną w święto liczby Pi, czyli 14 marca, rozszerzony raport, w którym będą mogli zobaczyć, jakie praktyki, jakie polityki, jak działają organizacje w różnych branżach, różnej wielkości zatrudnienia, z różnym kapitałem, bo też zauważyliśmy na przykład w poprzednich badaniach, że firmy z kapitałem polskim no, radzą sobie z mierzeniem i z tym zaawansowaniem analitycznym trochę słabiej niż chociażby amerykańskie. Te amerykańskie przodują faktycznie najwięcej takich pozytywnych działań HR-owych opartych na liczbach tam akurat widać. Okay. Jeżeli mówimy o działaniach na liczbach, to mamy tutaj twoją książkę. A mamy. Zapytałam cię o nią, czy będziesz ją miała ze sobą, bo jedna z moich gościń wspomniała, że jest to książka, która ją bardzo zainspirowała. To są liczby w HR, a ja nawet podczas jednej z naszych konferencji miałam tę książkę jako nagrodę, chociaż sama nigdy nie przeczytałam, więc jeżeli chętnie nadrobię lekturę, ale jakbyś mogła powiedzieć nam pokrótce, o czym jest ta książka. Jasne. Ta książka jest o liczbach przede wszystkim, tak jak mówię. Mocno tam mamy tą część wstępową, która
pokazuje tą część ekonomiczną, związaną właśnie chociażby z wynagrodzeniami, związaną z tym, jak działa rynek pracy, związaną z tym, że na przykład bardzo krzyczę na ludzi, którzy mówią o rynku pracodawcy bądź rynku pracownika, bo rynek jest rynkiem pracy, nikt nie zdobył jeszcze aż takiej przewagi, żeby jego imieniem cały ten mechanizm nazwać, ale znajdziemy tutaj też 200 różnych wskaźników razem z wzorami, w jaki sposób je liczyć, dlaczego je liczyć, komu się przydadzą, czy wyniki danych wskaźników powinny być wyższe bądź niższe, które są bardziej korzystne. Znajdziemy tam też wszystko to, o czym mówiłem na początku tak naprawdę tej naszej rozmowy, czyli w jaki sposób politykę wynagradzania, w jaki sposób siatkę płac układać. Jak sprawdzać, czy wewnętrznie spójnie płacimy, czy konkurencyjnie płacimy. I znajduje się też taki rozdział, który pokazuje, jak ważna jest prezentacja danych, wizualizacja danych. No bo da się, i nieraz już takie historie HR-owców słyszałam, że oni tu przygotowali tabelkę dużą, złożoną, którą chcieli przez zarząd przejść, przez tą całą tabelkę. Wiadomo, że HR zawsze jest ostatnim punktem na zarządzie, w związku z czym przychodzi się na ten zarząd, pokazuje się tą tabelkę i każdy ten człowiek, członek zarządu patrzy na inną cyferkę. On tam sobie znajdzie swój jeden kawałek, nie pozwoli temu HR-owcowi przejść przez całość, znajdzie sobie swój i wrzuci znowu ten worek swój oczekiwań temu HR-owcowi na plecy, nieważne, że ten HR-owiec przyszedł z czymś innym. Więc ta kwestia też jest mocno poruszana tak naprawdę w ostatnim rozdziale tej książki, więc ostrzegam przed tym, że jeżeli idziemy na zarząd, to warto jednak spotkać się z kilkoma osobami i zapytać, co oni tutaj widzą, z czym my z tego zarządu wyjdziemy, bo bardzo często się zdarza właśnie z powodu nie braku wiedzy, tylko właśnie z powodu nieodpowiedniego przygotowania materiału po prostu, wykresu tabelki, że wychodzimy z zarządu z zupełnie inną decyzją, niż chcieliśmy zarekomendować. Super, myślę, że bardzo, bardzo przydatny materiał. A powiedz, kto inspiruje ciebie? Czy masz może sama jakąś ciekawą książkę, którą przeczytałaś, a może obserwujesz kogoś ciekawego w mediach społecznościowych? To jest zawsze trudne pytanie, bo tak jak nie zapamiętuję liczb, tak nie zapamiętuję imion i nazwisk. Mam z tym duży, duży problem. Staram się tak naprawdę czerpać szerokimi garściami z różnych miejsc. Z takich części analitycznych to mam człowieka, którego nazwisko oczywiście jak zawsze na pewno przekręcę, ale on się nazywa David Parameter. Tak lubię nazywać, bo z parametrem mi się kojarzy. I on napisał kiedyś książkę o wskaźnikach. On taką mocno biznesową, więc ja na tej części biznesowej jego wskaźników mocno się wskaźnikowo wychowałam, nazwijmy to może tak. I też mocno mnie inspirował przy tworzeniu mojej metody dopasowywania w ogóle wskaźników do organizacji, bo to nie jest tak, że jest lista 200 wskaźników i to jest koniec, bo każda organizacja może sobie stworzyć swoje własne, w zależności od tego, co potrzebuje osiągnąć, jakie ma cele, jaką ma strategię. Więc to na pewno to. I bardzo lubię, i tutaj ciężko już o konkretne nazwiska, ale bardzo lubię sięgać sobie do bloga Analytics in HR. To jest taka holenderska, jak dobrze pamiętam, holenderska, chociaż teraz niderlandzka, grupa HR-owców, która właśnie różne historie opisuje tego, w jaki sposób z użyciem danych można zmienić działanie organizacji. Więc tam rzeczywiście często się ciekawe historie zdarzają, bardzo inspirujące i tam pisze bardzo wiele ludzi i to chyba są właśnie takie moje najbardziej ulubione bieżące źródła, z których lubię zerkać. Chociaż na LinkedInie też mam bardzo długą w sumie listę ludzi, których tam obserwuję, ale często mi się zdarza, że na przykład trafię na jakiś dobry tekst kogoś, kogo wcześniej nie kojarzyłam, więc w ogóle się nie ograniczam i szukam tych inspiracji po prostu szeroko. Super. A gdyby ktoś z nas chciałby podjąć z tobą współpracę, znaleźć cię, zadać dodatkowe pytania, gdzie można cię znaleźć? Najlepiej pewnie na LinkedInie. Jest jedna osoba o takim nazwisku na LinkedInie, więc łatwo bardzo mnie znaleźć. Ciężko mnie pomylić z kimś innym. Chociaż zdarzyło mi się w jednej firmie, jak właśnie przyszłam, jakaś szefowa, ktoś chciał wysłać przywitalnego maila do mnie i zamiast właśnie do Morawiec Bartosik wysłał do Morawiec Bartosza. I długo się z tym kolegą właśnie kolegowałam dzięki temu, że często maile jakoś tak trafiały, że jak się zaczynał wpisywać Morawiec, potem widać było, nieważne czy po kresce, czy po średniku to B, to wysyłali właśnie do Fortosza, także jeżeli Bartoś przypadkiem gdzieś słucha, chociaż nie jest zupełnie z HR-u, ale jeżeli kiedyś nas trafi, to pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy na LinkedIna Ani. Dziękuję ci bardzo za fajną rozmowę. Dzięki wielkie za zaproszenie. Cześć. Cześć.